Drodzy Państwo, czy możemy rozpocząć nasze spotkanie modlitwą? To pomódlmy się, drodzy Państwo, za nasz naród, ojczyznę, za Państwo i Kościół na naszej ziemi polskiej, o hojne błogosławieństwo, o światło nieba dla wszystkich i żeby każdy z nas po prostu spełnił swoją misję w tym życiu i oczywiście, żebyśmy szli pewnymi drogami ku Bogu, ku niebu, ku wieczności, bo to jest nasz cel, a wszystko inne służy jako środek do celu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W intencji wszystkich naszych rodaków, którzy miłowali ojczyznę i naród, i państwo, i kościół, i niejednokrotnie oddali nawet życie za to, żebyśmy my byli wolni, mogli być katolikami i miłować nasz naród i ojczyznę, ten dom ojczysty. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Królowo Polski, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani współbracia kapłanie, umiłowani Państwo, nie ukrywam, że czuję się ogromnie zaszczycony, żeby przeżywać mój pierwszy cały dzień w Poznaniu i już muszę szczerze wyznać, że niejednokrotnie pragnąłem przybyć do Poznania, żebyśmy tu mogli debatować o wielkich sprawach, ale tak jakoś, choć Państwo mnie tutaj zapraszali wcześniej, ale niestety nie mogło to dojść do skutku. A tym razem cieszę się i raduję i dziękuję Bogu, że możemy się tu spotykać w tym grodzie wielkiej Polski, w tym grodzie piastowskim. Bardzo się cieszę i pozdrawiam wszystkich Państwa, a z tego co usłyszałem, to tutaj jesteście Państwo chyba z różnych części Polski, i z Warszawy, i z Podkarpacia są nasi współbracia kapłani. Także cieszę się i wszystkich Państwa pozdrawiam i naprawdę niech Bóg Państwa błogosławi. I tutaj Państwu, gospodarzom, naprawdę z całego serca dziękuję, że prowadzicie dla Poznania taką wspaniałą misję, żeby można było się spotykać, dyskutować o wielkich sprawach różnego rodzaju. To jest naprawdę wielka rzecz i cieszę się, że nasz naród jest taki żywy, bo ten, kto myśli, tak jak Arystoteles powiedział, że myślenie to jest pierwszy wielki atrybut człowieka, który żyje. Więc cieszę się, że tak jak przemierzam Polskę i nie tak dawno byłem w Warszawie i w innych miejscach i w Gdańsku i cieszę się, że mój naród jest takim narodem zafascynowanym różnymi myślami filozoficznymi i ja uważam, drodzy Państwo, że oprócz tej misji właśnie, która jest najwyższa i najświętsza, to znaczy misji naszej wiary. I uważam tutaj, jeśli chodzi o misję Polski w tych dziesięcioleciach, to najważniejszą misją Polaków jest
właśnie rozprzestrzeniać wiarę rzymskokatolicką. Nic nie ma w Polsce ważniejszego ponad tę ewangelizację w tej interpretacji rzymskokatolickiej. To jest pierwsza rzecz, a druga, zaraz za nią, to jest właśnie, polega na tym, żeby kształtować myśl, inwestować w myślenie. To jest po wierze pierwsza fundamentalna, naturalna inwestycja. I dlatego też właśnie na dzisiaj troszeczkę sam jestem zaskoczony, co Państwu tak zechcę jakoś zaprezentować, w jakiej formie. Chciałbym, żeby to nasze spotkanie od strony merytorycznej przebiegło, a mianowicie wydobyłem sobie tę notatkę Ojca Świętego Benedykta XVI, którą odczytał na tym ostatnim spotkaniu z księżmi kardynałami, i chciałbym, i tak sam się skupiłem na strukturze tej notatki. Ona jest bardzo krótka, ale chcę powiedzieć, że zdumiewająco bogata treściowo. Zdumiewająco. I może tę sprawę polską naszych dni, może spróbujmy, drodzy Państwo, to ująć w takiej formie właśnie tej struktury, tej wypowiedzi Ojca Świętego. A mianowicie pierwsza myśl. Rozważywszy powielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem. Drodzy Państwo, zwrot ku Bogu jest zwrotem decydującym. Ponieważ od relacji Bóg-człowiek i Bóg-świat rozpoczęło się wszystko. Czyli nieprzypadkowo Ojciec Święty tak ustawił tę swoją wypowiedź, że tylko wtedy właściwie ją zrozumiemy, ale nie tylko tę decyzję Ojca Świętego, tylko w ogóle. Drodzy Państwo, tylko w zwrocie ku Bogu, ad Deum, jak to kiedyś Rzymianie mówili, to tylko wtedy można właściwie zrozumieć rzeczywistość. Każde inne odniesienie wyprowadza nas mniej lub bardziej na manowce rozumu. Dlatego, że zwrot ku Bogu pozwala na obiektywne, czyli zgodne z prawdą, zrozumienie rzeczywistości. Dlatego, że w Bogu się cała rzeczywistość po pierwsze została przemyślana i od aktu i woli rozumu i została uzależniona realizacja całej rzeczywistości, którą nazywamy stworzeniem. Dlatego też mnie się wydaje, jeżeli dzisiaj pytamy o los Polski, który chyba jak tutaj wszyscy jesteśmy, to sądzę, że każdy, kto ma odrobinę rozumu, to wie, że los Polski jest dzisiaj trudny. Może nawet dramatyczny. I właśnie i wtedy zachodzi takie pytanie, że każdy człowiek, każdy nasz rodak stawia sobie pytanie, co jest teraz dla mnie najważniejszego, na czym muszę rzeczywiście nabudować moje życie, moją bytowość. I mnie się wydaje, drodzy Państwo, że tak jak zauważam, ta dzisiejsza uroczystość różańcowa, nazwijmy ją tak najkrócej, że to nam uświadamia, drodzy Państwo, że zwrot ku Bogu jest fundamentem. Że wtedy, kiedy z narodem, państwem, ojczyzną, czy z kościołem w ojczyźnie coś się dzieje tak czy inaczej, ale nie zawsze po linii woli Bożej, to wtedy mamy najlepsze dowody na to, że z tym zwrotem ku Bogu, narodu,
i państwa, czy kościoła, i ojczyzny, jest coś nie w porządku. Dlatego też, drodzy państwo, myślę, że dla nas wszystkich szalenie ważnym, fundamentalnym i tym, co nas umacnia właśnie na tym etapie naszych narodowych dziejów, to powinniśmy się rzeczywiście z całym duchem, rozumem, z całym naszym jestestwem zwrócić ku Bogu. I też nie ma tutaj czasu, ale może kiedyś, jak państwo pozwolicie, to przybędę ponownie do Poznania, żeby się podzielić myślami tego wspomnianego dzisiaj podczas mszy świętej prymasa Augusta kardynała Chlonda. I on, drodzy państwo, napisał też tutaj w Poznaniu te słowa. Napisał tak zwane wytyczne dla narodu właśnie w początku lat 30. I on też pierwsze, co tam ujął, to on to ujął pod takim punktem: Polsko, bój się Boga. I mnie się wydaje, że to jest najważniejsze. Dlaczego, drodzy państwo? Dlatego, że rzeczywiście po prostu tutaj się rozstrzyga historia narodu. Historii narodu nie rozstrzygają ideologie. One są słabe. Nawet żeby były uzbrojone po zęby, one nie rozstrzygają dziejów świata. Dzieje świata rozstrzygają się u Boga i w Bogu. I dlatego ten, kto chce być najmocniejszy, zwraca się do Boga i duchem, i sercem, i postawą ciała. I dlatego też myślę, że trzeba nam wszystkim dokładać tych kamyków do tej mozaiki katolickości w Polsce w postaci osobistego, naprawdę wspaniałego, głęboko ugruntowanego zwrotu ku Bogu. Siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Kochani państwo, rzeczywiście, że te słowa właściwie tak realistycznie ukazują nam nasz status człowieka na ziemi. Nasze siły naturalne nie są wystarczające, żeby na przykład w naszym przypadku naszego narodu zadbać o jego egzystencję, o jego, zabezpieczyć jego byt, rozwinąć czy uświęcić. Kruchość rzeczywistości jest właśnie czymś, czego my na co dzień doświadczamy. I to jest bardzo ważne doświadczenie. Dlaczego? Dlatego, że nam się na co dzień wmawia, że człowiek jest, który właściwie nie zna Boga, że człowiek jest wszechmocny, że postęp wszystko rozwinie. I powiem państwu tutaj taki drobiazg z ostatnich dni. Taka niemiecki dziennik Die Zeit teraz właśnie napisał taki artykuł o tym, o tej decyzji Ojca Świętego, i proszę mi wierzyć, opiszę, bo ten obrazek jest niesamowity. Ukazuje Ojca Świętego tyłem odwróconego i patrzącego w ciemność, w czerń. Tło tej fotografii jest dane jako czarne. I białymi literami ta redakcja napisała właśnie tę, wyraziła nadzieję na odnowienie i dalszy rozwój. I jak zerknąłem tam na sformułowania, co Benedykt XVI uczynił dla Niemiec, bo takie pytanie padło, i tam jest takie stwierdzenie, że za Benedykta XVI Niemcy stały się bardziej rzymskie,
surowsze i konsekwentniejsze i po prostu takie właśnie tradycyjne. Czyli co to oznacza, drodzy Państwo, że rzeczywiście, proszę zobaczyć, że ta troska Benedykta XVI o to, żeby Niemcy były bardziej katolickie, to tutaj została potraktowana jako ideologizowanie Niemiec. A natomiast co się apotezuje, uwielbia? Właśnie pusty postęp. I traktuje się teraz tę decyzję jako uwolnienie, jako możliwość na odnowienie Niemiec, czego papież niemiecki z Niemiec według tego dziennika lewicowo-liberalnego nie potrafił uczynić. Czyli co to oznacza? Proszę zobaczyć, że przez to, że ten dziennik nie zna czegoś takiego jak zwrot ku Bogu, jak właściwie oddanie się człowieka, czy narodu, czy kościoła, prawdziwe oddanie się Bogu, to powoduje, że po prostu w czym pokłada się nadzieję? W rzekomo wszystko odnawiającym i wszystko zbawiającym postępie. Czyli rozumiemy, że coś takiego jest sprzeczne z katolickim rozumieniem rzeczywistości, które polega na tym, że my wiemy, że bytowość ta stworzona przez Boga jest doskonałą, ale że ona jest kruchą. To znaczy, że jest ograniczoną czasem, przestrzenią, że nasze siły, moce, talenty mają swoje granice. I dlatego też Ojciec Święty tymi słowami ponownie przypomina, że jeżeli chcielibyśmy budować na naszych siłach, to one są i zawodne, i kruche, i mające granice. I dlatego też Polska, jeżeli chciałaby, proszę zobaczyć, że ja tak myślę, jeżeli błądzę, to wyprowadźcie mnie z błędu. Ale ja tak myślę, że jeżeli te ostatnie 20 lat, czy ponad 20 lat od 89 roku, jeżeli byśmy je tak chcieli, taką kwintesencję wydobyć z tych lat, to tak. Po pierwsze, postawiona była teza, nie ma ideologii. Polska jest absolutnie wolna. I po drugie, nie ma żadnych kryteriów. Nie ma żadnych zasad. Człowiek absolutnie decyduje o wszystkim. I ten pęd za rozwojem, za właśnie nieokreślonym pod żadnym względem doprowadził do tego, że proszę zobaczyć, że straciliśmy wielką część naszego narodu, która się rozproszyła po świecie. Że straty Polski w ciągu ostatnich tych 20 kilku lat, ja uważam, że są, aż się boję tego głośno wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że są porównywalne ze stratami i II wojny światowej. A może nawet straciliśmy teraz więcej. Dlaczego? Ponieważ pewnych strat w wymiarze ducha nie możemy oszacować tak na stojąco, tylko potrzebujemy czasu. A drodzy Państwo, a zapytajmy się na przykład w sferze choćby wiary naszych najmłodszych pokoleń. Proszę zauważyć, że takie straty, że tyle młodzieży polskiej straciło wiarę i moralność katolicką, to ja uważam, proszę mi wierzyć, że takich strat tej natury
nie ma porównywalnego okresu w całych dziejach Polski. Żeby w przeciągu 20 kilku lat w takim wymiarze tak załamała się duchowość naszych rodaków. Wielu rodaków. Dlatego też proszę zobaczyć, że w sumie straciliśmy, jeżeli myśleć, życie traktować jako na przykład myślenie, to proszę zobaczyć, jaką stratę musimy zarejestrować. Mianowicie, że takiej straty prawdy w historii polskiego intelektu jeszcze nigdy w dziejach nie mieliśmy. Jak w ciągu tych ostatnich 20 kilku lat. I tak samo, jeśli chodzi o stratę łaski wiary, to ja uważam, że w tych najmłodszych pokoleniach to jest to strata przeogromna, olbrzymia. A skutki jej właściwie już nawet za kilka lat Kościół w Polsce będzie odczuwać, bo one będą bardzo wymierne. Nie mówiąc już, drodzy Państwo, o tych stratach w sensie moralnym, na przykład w relacji mężczyzna-kobieta, czy w relacjach tych małżeńsko-rodzinnych, proszę zobaczyć, że takiej wysokiej raty rozwodów jeszcze też nigdy w dziejach naszego polskiego narodu nie było. Czyli to wskazanie przez Ojca Świętego Benedykta XVI na kruchość naszej egzystencji jest słowem niezwykle inspirującym do naszej osobistej refleksji, że postęp pusty, postęp, który jest nabudowany na grobach prawdy, wiary świętej katolickiej, świętego obyczaju katolickiego, jest po prostu unicestwianiem, jest procesem unicestwiania życia narodu i życia wielu ludzi, a nie jest postępem prawdziwym. Sposób sprawowania misji Piotra jest też w tej notatce nadmieniony. Mianowicie poprzez czyny i słowa oraz cierpienie i modlitwę, do czego potrzebna jest siła zarówno ciała, jak i ducha. Zauważmy, drodzy Państwo, że taka jest struktura natury człowieka, że tworzy ją duch, który jest niepowtarzalny, który posiada rozum, wolną wolę, pamięć i tworzy ją także ciało. I właśnie, i poprzez to, że posiadamy taką naturę, to dlatego też możemy działać na zewnątrz. Czy poprzez słowo, czy poprzez czyn, czy poprzez cierpienie i modlitwę. I teraz Ojciec Święty mówi, że trzeba całościowo podchodzić do sprawowania własnej misji. Czyli tak samo, drodzy Państwo, dla nas, dla Polski te słowa oznaczają, że jeżeli którykolwiek z tych obszarów zaniedbamy, czy po prostu różne ideologie zdominują na przykład wymiar słowa, to wtedy, drodzy Państwo, umiera naród. Naród, który nie dba o własne słowo, umiera. Dlatego, że słowo jest pieczęcią myśli. Czyli jeżeli naród pozwala sobie narzucić myśl, a mając prawie w ponad 90% obce media, to co to znaczy, drodzy Państwo, dla nas, że my mamy tylko okruszyny własnej polskiej tożsamościowej, narodowej myśli. Czyli to znaczy, drodzy Państwo, że my nie myślimy.
A jeśli zechcemy powiedzieć, że myślimy, to myślimy według kanonów obcych, narzuconych narodowemu duchowi kanonów intelektu, czyli według różnych ideologii. Bo, drodzy Państwo, w tym pojęciu własny lub obcy, gdyby tam chodziło o prawdę, to tutaj nie ma znaczenia, z jakiego narodu pochodzi święty Piotr, czy Arystoteles, czy Sokrates, czy Augustyn, czy święty Tomasz z Akwinu, czy Jacques Maritain. My z tym, jako prawdziwi Polacy, problemu nie mamy. Dlatego, że to jest wprawdzie człowiek innej narodowości, ale w swoim intelekcie zobowiązany jest wobec prawdy. A tylko w prawdzie może być różnorodność zjednoczona. Czyli różne narody tylko wtedy będą jednością, kiedy będą w prawdzie. Natomiast każde odejście od prawdy powoduje zagubienie się intelektualne człowieka i jego społeczności. I dlatego też właśnie proszę mi wierzyć, że jestem bardzo zdumiony, że w tak krótkim okresie czasu można było mój naród polski tak osaczyć. To nie jest już tylko wpływ na nasze myślenie. To jest, drodzy Państwo, krótko mówiąc, osaczenie. A że jeżeli jesteśmy, drodzy Państwo, osaczeni ideologiami, to wtedy proszę znaleźć pomost do czynu. Bo normalnie jest tak, że czyn jest ukonstytuowany przez myśl, między innymi, i przez wolną wolę, która zmierza w kierunku prawdy, która miłuje prawdę. A jeżeli mamy na forum publicznym narzuconą, obcą i wrogą prawdzie, obcą dlatego, że wrogą prawdzie, bo, drodzy Państwo, w żadnej nowożytnej ideologii, ani w żadnej ideologii tych koncernów medialnych, które mają największy wpływ na polskie forum publiczne, nie ma takiego pojęcia jak prawda. I dlatego też właśnie tutaj możemy sobie zrozumieć, że my jesteśmy w czynie sparaliżowani. Takiego opustoszenia ekonomicznego Polski według mojego skromnego zdania też nigdy w całym ponad tysiącleciu nie było. W jakim znajdujemy się obecnie? I powiem Państwu przykład, jak niektórzy ludzie prawidłowo myślą. Mam właśnie, przypominam sobie taką rozmowę przed chyba 3 laty, latem w Niemczech zachodnich. Urodziny jednego z moich przyjaciół profesorów, który teraz już ma ponad 90 lat. I jego zięć, który jest doktorem ekonomii i właśnie jest takim doradcą podatkowym. Już tak jak wstawaliśmy od tej herbaty urodzinowej tego mojego przyjaciela, profesora, prawnika, to on mnie się zapytał, co ja sądzę o relacji dzisiejszych Niemiec wobec Polski. I ja tak się żachnąłem, że takie pytanie i w tym momencie już na stojąco otrzymałem. Ale właśnie mówię, że nie ukrywam, że jestem bardzo zaniepokojony wpływem niemieckich mediów i zdominowanie wtedy to było 3/4 rynku medialnego w Polsce. I mówię, że to mnie nie tylko niepokoi, lecz także boli.
on tak się patrzy na mnie i mówi, ja tylko mogę to jednym pojęciem skwitować, co wielu Niemców wyprawia teraz z Polską, że jest to neonazizm wobec waszego narodu i państwa. To proszę mi wierzyć, że jak on wypowiadał te słowa, to nawet mój profesor, ten przyjaciel, bardzo wspaniała postać, piękna postać, to on aż drgnął jako jego teść, co ten jego zięć mówi. Ale ponieważ on jest bardzo dobrym ekonomistą, to on wie. I teraz mnie się wydaje, że logika ducha czasu jest bardzo prosta. To tylko na zewnątrz ten duch tak wydaje się bardzo skomplikowany. A logika jest bardzo prosta. Najpierw zniewolić naród, myśl narodową. I to jest ciekawe, że ta strategia jest tego samego typu, jaką posiadał Adolf Hitler i nazizm niemiecki hitlerowski, dlatego że dla niego, dla nazistów, najważniejszym zadaniem było zdominować ducha danego narodu. Najważniejszy. A później już wszystko pójdzie gładko. I tak też się dzieje, proszę zobaczyć, także z naszymi czynami, że właściwie tak z tego, co mogę sobie tak uzmysłowić, to naród polski jest w swojej aktywności sparaliżowany. I dlatego też proszę zobaczyć, że jeżeli Ojciec Święty mówi, że ta siła ciała i ducha powinna prowadzić do kształtowania słowa i czynów, ale także i cierpienia i modlitwy, tylko że właśnie jest taka sytuacja, że tak jak Państwo doskonale pamiętacie te pierwsze słowa Biblii, czyńcie sobie ziemię poddaną. Człowiek jest powołany do czynu. I dlatego też moim skromnym zdaniem nie odbudujemy polskości w czynie, jeżeli nie odzyskamy na nowo naszej polskiej myśli. A jak ją odzyskać? Po prostu poprzez gruntowne studium prawdy. Nie ma fundamentu lepszego dla polskiej myśli poza prawdą. A to oznacza, że wtedy zarówno w wymiarze tym niepowtarzalnym, wyjątkowym, jak też i w wymiarze uniwersalnym Polska będzie się odradzać. Ale bez tej inwestycji w prawdę nie widzę możliwości i nadziei na to, że czyn polski szeroko pojęty może się odrodzić, na przykład w gospodarce, w nauce i w ogóle w naszej polskiej kulturze. I dlatego też to jest bardzo ważne i myślę, że każdy z nas, jak się pytamy o to, no dobrze, ale to jak to my, tutaj taka grupa w Poznaniu zgromadzona, a nawet wspaniała, jak my możemy odrodzić? Drodzy Państwo, najlepszą metodą na odrodzenie Polski jest odradzać się od wewnątrz. Rozpoczynać od siebie. Nie ma lepszej metody i skuteczniejszej od tego typu. Wtedy się nie buja w obłokach, wtedy się, że tak powiem, nie rozpoczyna od drugiego, bo gdzie jest ten drugi? Tego, którego na pewno napotykam, to jestem ja sam. A więc co czynić? Rozpoczynać od siebie. Od własnych myśli, by je budować na prawdzie i żadnej z prawd nie ranić. I to wtedy jest wtedy niezwykle zdrowe. Wtedy mówimy, że to jest zdrowy duch. Gdzie jest prawda, to wobec niej
prawdziwy Polak powinien powiedzieć tak. I jeśli chodzi o czyn, tak samo. Zaczynać od siebie. Czynić, co jest możliwe dla mnie w tym wieku, w tym stanie, w tej pozycji, w tym kontekście, w którym jestem. Dlatego też właśnie to jest bardzo ważne i tutaj i cierpienie, i modlitwa. To, na co Benedykt XVI zwraca uwagę, to jest oczywiście jak najbardziej ważne. To jest ten wymiar właśnie zbawienia i wymiar religijny. Bardzo szalenie ciekawie tutaj to rozdziela Ojciec Święty, że wymiar ten stworzenia i właśnie wymiar natury podkreśla pod pojęciami czynu i słowa, natomiast wymiar zbawczy i religijny właśnie artykułuje tymi pojęciami cierpienia i modlitwy, czyli obejmuje całość naszego życia. Dlatego też tutaj tak samo, drodzy Państwo, ogromnie ważną jest ta aktywność w sensie wybawiania, uwalniania narodu, wzmacniania narodu. Cierpienie, drodzy Państwo, dobrze pojęte i dobrze ukształtowane, ono zawsze jest wymiarem wzmacniającym. Cierpienie wzmacnia Kościół, tak jak i modlitwa wzmacnia Kościół. I ponieważ Ojciec Święty w takim stanie zdrowia, w jakim jest, i stawia na cierpienie i modlitwę, czyli proszę zobaczyć, to mogę dać Kościołowi i to Ojciec Święty daje do dyspozycji. Kontekst ideowy. Ojciec Święty tylko mówi o szybkich przemianach i wzburzany przez kwestię o wielkim znaczeniu dla życia wiary. Drodzy Państwo, rzeczywiście, że kontekst ideowy współczesnego świata jest po prostu, najkrócej mówiąc, antyboski, antykościelny, antyludzki, antyreligijny, antymoralny. I tak gdyby jednym słowem go scharakteryzować, to jest to trend anty. Czyli jest to czysta negatywność. I znowu tutaj, drodzy Państwo, można powiedzieć, że takiej ideologii w dotychczasowych dziejach tych duchowych świata nigdy nie było. Żeby zakwestionować wszystko, tego nigdy nie było. Więc, drodzy Państwo, taki opowiem Wam przypadek z przedwczoraj. Jestem w bibliotece uniwersyteckiej dużego miasta Niemiec zachodnich. Tam gromadziłem sobie literaturę dla moich następnych badań. I jest student prawa, który właśnie też sobie kopiuje swoje materiały. Ale zaczynamy rozmawiać. No i właśnie zaczynamy rozmawiać i ja się go pytam, czy pan słyszał podczas wykładów na swoich studiach prawa tutaj w Niemczech Zachodnich o takim pojęciu jak prawo naturalne. A on mówi, jest taki jeden albo najwyżej dwóch profesorów na całym kierunku wydziale prawa, którzy tak mówią, że kiedyś to się mówiło o tym prawie naturalnym, ale dzisiaj to nieaktualne, wystarczy nam tylko prawo stanowione, prawo państwa. Bo my żyjemy w państwie prawa i więc odniesieniem jedynym jest właśnie prawo, to stanowione. A ja mówię, wie pan co? To ciekawe. Bo teraz my kopiujemy sobie dokumenty NSDAP, i tam jest jeden przyczynek o Rechtsstaat, o państwie prawa. Że Adolf Hitler też był świadom, że on bazuje na prawie stanowionym. Więc mówię, to jak pan myśli, to jaka jest różnica pomiędzy państwem prawa Adolfa Hitlera i dzisiejszym?
on się tak żachnął i mówi, no zasadnicza różnica, przecież my, no to jest państwo prawa, ja mogę robić co chcę i tak dalej. A ja mówię, a wie pan co? A porównajmy sobie następującą statystykę. Trzecia Rzesza istniała kilkanaście lat i pochłonęła tak ponad 50 milionów istnień ludzkich. A wie pan co? Ile w ciągu roku dokonywanych jest przerywań ciąży? Na globie ponad 50 milionów. Czyli, drodzy państwo, kilkunastokrotnie ludzkość dzisiaj przebija narodowy socjalizm nazistów Adolfa Hitlera. Inna kwestia procesu norymberskiego. I proszę sobie wyobrazić, że na procesie norymberskim rzeczywiście osądzono tylko tych największych współpracowników, najbliższych nazizmu. I właśnie tak, ale mimo wszystko osądzono. I teraz co się dzieje? Po II wojnie światowej w USA, w tej chwili już USA przekroczyło 55 milionów tylko przerywań ciąży. Czyli dalece już przebiło ofiary nazizmu niemieckiego, hitlerowskiego. I ja mu mówię tak, proszę pana, my nie żyjemy w państwach prawa. My żyjemy w stanie permanentnej wojny. I to wojny najtragiczniejszej w całych dziejach. Bo nikt, żaden z ideologów, nawet Stalin, który w całej swojej działalności ma na sumieniu ponad 60 milionów istnień ludzkich, ale działał wiele lat, proszę zobaczyć, że my, jako ludzkość, cała ludzkość, dościga dzisiaj w ciągu jednego roku, prześciga Adolfa Hitlera w jego zbrodniach i dościga Józefa Stalina. Także w takiej rzeczywistości żyjemy. A dlaczego to jest takie konkretne? Dlatego, drodzy państwo, że współczesna ideologia artykułuje się permanentną rewolucją przeciwko ludzkości i przeciwko światu jako świat. Czegoś takiego nikt jeszcze nigdy w dziejach nie określił. Żaden największy zbrodniarz nie określił swojego planu, bo te plany mamy do dyspozycji. Na przykład plany III Rzeszy polegały na tym, tutaj były pewne rozbieżności. Von Ribbentrop sądził, że jeżeli zdobędzie się wschód, czy zachód, czy inne kontynenty, no to wtedy trzeba będzie potworzyć quasi państwa. One będą takimi satelitami, ale właśnie jakaś tam suwerenność będzie, to będą niewolnicze państwa, które będą tylko wypełniać ten cel bycia niewolnikami, ale jakąś tam suwerenność pozorną będą miały do dyspozycji. Natomiast Alfred Rosenberg sprzeciwił się temu planu von Ribbentropa i powiedział nie. Żadnych państw satelitarnych III Rzesza zwycięska mieć nie będzie. Będą tylko panowie i niewolnicy i żadnej suwerenności. Więc zobaczcie państwo, nawet tak bestialski system ideologiczny jak nazizm niemiecki, hitlerowski, nie miał w planach całkowitego unicestwienia świata. A chcę państwu powiedzieć, i także tutaj w Poznaniu działają też tacy ludzie, między innymi na uniwersytecie, że mają jeden plan. Zanegować wszystko. Rewolucja powinna być na co dzień przeciwko wszystkim, każdemu i we wszystkich aspektach.
I jest to pojęcie tak zwanej permanentnej rewolucji. Ale rewolucji świetnie przemyślanej, że człowiek ginie, ale nie wystrzelona jest żadna kula armatnia czy z pistoletu. Nie trzeba wystrzelać żadnej kuli. Dlaczego? Ponieważ kule ideologiczne są, drodzy Państwo, dla rasowych ideologów najskuteczniejsze. Że trzeba tutaj dopracować ideologię. A ideologia negatywna, czyli negacji wszystkiego, co jest, jest najskuteczniejsza. Że nie można bardziej sparaliżować ducha, jak właśnie poprzez postać ideologiczną. I dlatego Ojciec Święty mówi o wielkim znaczeniu dla życia wiary. Bo, drodzy Państwo, rzeczywiście takie ma się pewne wrażenie, że to napięcie pomiędzy Bogiem a złem i światem a złem kulminuje. Bo nigdy tak jeszcze teoretycznie, patrząc czysto od strony filozoficznej, tutaj jest pan profesor też filozof, to wie, nigdy tak, drodzy Państwo, negatywnie nie określono myśli. I jak chcę Państwu powiedzieć, że nie spotkałem na uniwersytetach zachodnich, no nie spotkałem, może miałem takiego pecha, ale jak tam pracuję w bibliotekach, ja nie spotykam tam młodego człowieka, który wierzy. Spotykam niektórych, którzy mówią, że zostali ochrzczeni jako protestanci albo katolicy, ale o życiu wiarą nie ma mowy. Więc właśnie zauważmy, że to, o czym mówimy, to jest bardzo, bardzo konkretne. I teraz, drodzy Państwo, jest tutaj bardzo ważne też pojęcie w pełni świadom i z pełną wolnością. Drodzy Państwo, dlaczego Ojciec Święty wyartykułowuje te dwa pojęcia? One są bardzo ważne. Mianowicie, że człowiek potrafi zgłębić prawdę, potrafi być w pełni świadomym swoich słów i czynów i właśnie jest wolny, jest w pełni wolny. Nawet żeby był osaczony, jest w pełni wolny i może być w pełni świadomy. Czyli w pełni świadomie można badać prawdę. Można świadczyć o prawdzie, można mówić o prawdzie. Nikt nam nie może stanąć na przeszkodzie. I tutaj, drodzy Państwo, chcę powiedzieć o pewnym ciekawym fakcie, a mianowicie, które Ojciec Święty Benedykt XVI krótko po objęciu urzędu piotrowego krótko powiedział na spotkaniu z polskimi biskupami. Mówił wtedy do polskich biskupów, żeby zadbali o to, żeby naród polski miał taką od strony rozumu pogłębione zrozumienie prawd wiary. Żeby zadbali o to, o kształcenie polskiego rozumu, polskiego ducha, polskiej wolności, żeby wiara jako łaska mogła jak najwięcej dokonać przez Polskę i Polaków. I właśnie ja, czytając wtedy te słowa, właśnie o tym spotkaniu i cytat w cudzysłowie, co sam Ojciec Święty powiedział, muszę powiedzieć, że uznałem za bardzo trafne. I co więcej, zauważcie, kochani, jak Ojciec Święty ceni Polskę. A mianowicie, on właśnie pierwszą oficjalną wizytę jako głowa państwa watykańskiego złożył w naszym kraju. Złożył naszemu narodowi. Czyli jakie to jest ważne? A druga rzecz, w ubiegłym roku akurat w historycznym dniu 1 sierpnia
wolno mi było też odbyć prywatną audiencję u Ojca Świętego Benedykta XVI. I jak ja dziękowałem Ojcu Świętemu, że on tak wiele czyni dla Polski, to wyobraźcie sobie Państwo, że a Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział do mnie: ależ, proszę mi wierzyć, a ile Polska czyni dla całego Kościoła. Czyli tutaj, drodzy Państwo, jest to dla nas bardzo ważne, ale ta pełna świadomość i pełna wolność oznacza, że czeka nas w dalszym ciągu praca nad naszym polskim duchem. Nie bójmy się, drodzy Państwo, tej pracy. Pracujmy naprawdę w tym, żeby zyskiwać na naszym polskim rozumie, żeby coraz więcej rozumieć i coraz bardziej być wolnym w tym sensie, że wolnym do czynienia dobra, do miłowania, do wielkich ideałów, żeby takie rozumienie wolności samemu praktykować i dzielić się, przekazywać to następnym pokoleniom. I tutaj, gdzie jesteśmy, tego bardzo potrzebujemy, bo chcę wam powiedzieć, drodzy Państwo, że już tyle lat, już w tym roku będzie 25-lecie mojej drogi filozoficznej w październiku i wiem na pewno, że jeśli chodzi o pragnienie przezwyciężenia ideologii, ideologia niczego się nie obawia, poza tym, że zostanie zdemaskowaną i po prostu, że alternatywa będzie w postaci prawdy zaprezentowaną. I to w sposób radosny, nie ciasny, nie jakiś zawężony. Nie. Tylko w taki sposób, w jaki prawda jest tego godna. I wtedy, drodzy Państwo, jak będziemy inwestować w naszą polską świadomość, nie bójmy się tego. I w naszą polską wolność, w dobrym tego słowa znaczeniu, zorientowaną na nauce Kościoła Świętego, to wtedy będziemy wielkim duchem. I wielki duch Polaków będzie budował wielką Polskę. Także metoda, drodzy Państwo, jest zadziwiająco prosta. I potrzeba szalenie mało środków, bo czasami nam się wydaje, drodzy Państwo, że żeby tworzyć wielkie rzeczy, potrzeba mnóstwo środków, grantów, poparcia różnych środowisk, gremiów i tak dalej. A powiem Państwu rzecz bardzo zdumiewającą. Na pewnym przykładzie powiem, jak trzeba stawiać na prostotę. A mianowicie, Alfred Hitchcock tworzył swoje filmy z pomocą najprostszych środków technicznych. Najprostszych. I że jeżeli wejdzie się do tego studia, gdzie na przykład nakręcił film Ptaki, to dosłownie, proszę mi wierzyć, to jest zadziwiająca prostota. I tak samo jest, drodzy Państwo, z Duchem Bożym, ze stwórczym duchem. Boski Stwórca, choć jest inteligencją odwieczną, ale on działa w bardzo prosty sposób i daje nam narzędzia nie do pokonania. Bo wiecie Państwo, kiedy można pokonać człowieka w jego intelekcie? Jeżeli on pójdzie na kompromisy z jakąkolwiek nieprawdą. Natomiast kiedy człowiek jest niepokonalny? Wtedy, kiedy postawi na prawdę. Czyli kiedy, drodzy Państwo, można Polskę przezwyciężyć? Wtedy, kiedy pójdzie na kompromisy z nieprawdą, z fałszem, z kłamstwem. Natomiast Polska będzie zawsze zwycięską, jeżeli wybierze opcję prawdy. Nawet żeby nam, drodzy Państwo, pod względem ekonomicznym została tylko ta przysłowiowa kromka chleba i ten przysłowiowy kubek wody. To będziemy najszczęśliwszym narodem ziemi. Ale nawet jeżeli będziemy opływać w bogactwa materialne, tak jak to się dzieje na Zachodzie,
proszę mi, czy Niemcy, czy Szwajcaria, to na pierwszy rzut oka to wszystko tak pięknie wygląda, po dżentelmeńsku. Ale drodzy Państwo, żebyśmy wiedzieli, jakie tragicznie smutne są dusze tych narodów. Ale to nie boję się powiedzieć, tragicznie smutne. Tylko, że trzeba odpowiednich narzędzi, żeby dotknąć tych właściwych pokładów ducha tych narodów. Tragicznie smutne. Dlatego też właśnie ta pełna świadomość i pełna wolność to jest dla naszego narodu piękny znak ze strony Ojca Świętego. I też jakie ciekawe słowo Benedykta XVI papieża, a mianowicie podziękowanie za miłość i pracę oraz prośba o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Drodzy Państwo, jakże elementem ułatwiającym życie, wszystkie jego trudy, jakże inspirującym jest duch wdzięczności. Jakże to jest, drodzy Państwo, ważne, być wdzięcznym. Nie buduje się wielkiego narodu bez ducha wdzięczności. I ja myślę, że gdzie jesteśmy, dziękujmy za wszystko drugiemu. Bo ten duch, on właśnie świadczy o tym, że my rozumiemy, kim jesteśmy i rozumiemy, kim jest drugi. Że i tak jak my jesteśmy darem Bożym, tak też drugi to samo. Także dziękujmy, drodzy Państwo, w naszych rodzinach, w małżeństwach. Taka żona panów mężów to nie powinna 1000 razy słyszeć dziękuję dziennie, ale 2000, wiele tysięcy razy. Drodzy panowie, zobaczycie, jaka żona będzie szczęśliwa, jak ona nic innego od was nie usłyszy, tylko dziękuję. Ale drogie panie, małżonki świątobliwe, to samo. Trzeba mężowi dziękować i zobaczycie, jak duch się raduje. Także duch wdzięczności jest szalenie ważny. On świadczy o jakości narodu. A nie wiem, ale coś mi się wydaje, że z tym wymiarem naszego polskiego bytowania dzieje się coś niedobrego. Bo przecież tyle właśnie jest u nas takiej drobiazgowości. Wdzięczność, drodzy Państwo, jest wspaniałomyślność. Ona właśnie widzi to dobro zasadnicze, a drobiazgi sobie pozostawia na później, na wieczność. Dlatego, drodzy Państwo, znowu, żeby odrodzić jakość narodu wielkiego, żeby naród był wielki, to musi być naród, który nieprzerwanie dziękuje. I oczywiście właśnie tutaj ta prośba o wybaczenie, jakie to jest ważne, żeby mieć takie realistyczne rozumienie i podejście do życia. Ileż jest sytuacji, gdzie nie byłoby żadnych procesów w sądach, jakby człowiek do drugiego powiedział, wiesz co, zapędziłem się, wybacz. Albo w rodzinie. Przecież gdzie tu mowa o tym, żeby jedno małżeństwo mogło się rozpaść? Jeżeli byłaby jedna i druga strona posiadała ducha prośby o wybaczenie. Jakie to jest szalenie ważne. I drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, każdy powinien prosić o wybaczenie. Nie ma człowieka, który nie byłby zraniony grzechem pierwotnym, z wyjątkiem niepokalanej. I w związku z tym każdy z nas musi się chwytać za duszę, za serce i powiedzieć, och, przepraszam. I dlatego też, drodzy Państwo, bardzo dziękuję. I ja przepraszam, bo może już za długo mówię. Proszę bardzo. Tak, bardzo dziękuję. I drodzy Państwo, właśnie
I teraz jest ten akt zawierzenia najwyższemu pasterzowi, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Właśnie Pan Jezus, Bóg Ojciec, podarował swojemu Synowi cały wszechświat. I dlatego droga do Ojca wiedzie przez Jezusa. I stąd też tak samo u nas, naszą Polskę. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby swój naród zawierzać Bogu, zawierzać Chrystusowi, zawierzać się. Dlatego też jak człowiek się zawierza, to znaczy oddaje na własność Bogu. I trzeba zawierzać innych. I trzeba zawierzać też, drodzy Państwo, nieprzyjaciół, czy wrogów Polski, czy Kościoła, czy człowieczeństwa, czy wielkich ideałów. I ja się cieszę, że właśnie kiedyś tak też, jak miałem jeden z programów w telewizji Trwam i w Radio Maryja przed północą i włączył się ojciec dyrektor, doktor Tadeusz. I właśnie, może sobie Państwo przypominacie, i ja wtedy prosiłem ojca dyrektora, mówię, ojcze dyrektorze, taką wspaniałą firmę utworzyłeś, a to, o co ja chciałbym Ciebie jako filozof poprosić, żebyście się codziennie modlili za nieprzyjaciół. I wyobraźcie sobie Państwo, że ojciec dyrektor mnie od razu zapytał, a księże Tadeusz, jak to zrobić? A ja mówię po prostu. Proszę zawsze powiedzieć, módlmy się za wszystkich nieprzyjaciół Boga, Kościoła, narodu. Drodzy Państwo, nie można prościej rozbroić przeciwnika z jego amunicji, jak poprzez to, że się go zawierzy Bogu. Że się go Bogu odda. Dlaczego? Bo skąd się bierze to, te magazyny jego nieprzyjacielskiej amunicji? Z tego, że on jest, drodzy Państwo, pod wpływem złego ducha. A może nawet niewolnikiem złego ducha. I jak się zabezpieczyć przed wpływami złego ducha? O tym nas Pan Jezus dzisiaj poinformował w Ewangelii, że tylko mocą Bożą można pokonać złego ducha. To znaczy zawierzeniem się Bogu. I drodzy Państwo, proszę mi wierzyć, to dlatego tylu nieprzyjaciół prawdy się rozpanoszyło w polskich mediach, w polskiej ekonomii, polityce. To tylko dlatego, że nam umknęło jako Polakom i katolikom, że można, że są metody rozbrajania nieprzyjaciół. Poprzez inwestowanie w rozum, ale tutaj to jeszcze nie rozbroimy ich, ale poprzez zawierzenie ich, otoczenie modlitwą, błogosławieństwo. I to wtedy, drodzy Państwo, jest zdumiewające rzeczy się dzieją, bo ich magazyny amunicji topnieją jak płatki śniegu pod wpływem promieni słonecznych. Także najlepiej sobie wyobrazić wiosenne słońce, i którego promienie topnieją lody, góry lodowe. I drodzy Państwo, tak topnieją zapasy amunicji wrogów Boga, Kościoła i narodu polskiego, jeżeli my ich zawierzymy Bogu Przenajświętszemu. Także to jest szalenie ważne. O, bardzo dziękuję. O, proszę zobaczyć, jakie te siostry są wspaniałe. Ksiądz już mógł dużo mówić. Od usta był napełniony. Więc, drodzy Państwo, też proszę zobaczyć, to jest zdumiewające, chcę Wam powiedzieć, ta prośba niemieckiego papieża o pośrednictwo Matki Najświętszej Maryi. Najświętszą Matkę właśnie proszę w wyborze nowego papieża. Drodzy Państwo, to nie było takie łatwe dla Ojca Świętego jako Niemca. A w Niemczech chcę Wam powiedzieć, że nawet w kształceniu kapłanów rzymskokatolickich nie ma takiego traktatu w kształceniu dogmatyki jak Mariologia. Tylko wyjątkowi profesorowie są zobowiązani wobec osoby i dzieła Maryi i wobec nauki Kościoła zdefiniowanej dogmatycznie, czyli każdy teolog rzymskokatolicki ma obowiązek respektowania
dogmatów, które dotyczą osoby i dzieła Matki Najświętszej. I teraz, drodzy Państwo, rzecz zdumiewająca, że rzeczywiście, proszę zobaczyć, papież z niemieckich landów, on zwraca się do Matki Najświętszej i tutaj jest ogromny wpływ też błogosławionego Jana Pawła II na osobę obecnego Ojca Świętego i na jego osobistą cześć i szacunek i też relację wobec Matki Najświętszej. Tego nauczył się ten Ojciec Święty bez wątpienia od błogosławionego Jana Pawła II. I dlatego też proszę zobaczyć, jakie to jest cudowne życie Kościoła, że Matka Najświętsza jest najcudowniejszym człowiekiem Ziemi. W sensie osoby. Bo Pan Jezus nie jest osobą ludzką, jest osobą boską. A Matka Najświętsza jest jedyną i najdoskonalszą i wolną od jakichkolwiek słabości i grzechów, nawet uczynkowych, osobą ludzką, jest niepokalaną w dosłownym tego słowa znaczeniu. I dlatego też cudownie, że tutaj wielu z Państwa, którzy dzisiaj byli na tej uroczystości ku czci Różańca Świętego w Kościele Bożego Ciała, jak słyszałem, tam cud eucharystyczny się wydarzył. Cudowne miejsce. Czuło się, że jest to jakaś specjalna świątynia i proszę właśnie pielęgnować tę tradycję, którą tutaj słyszę, że tworzycie, te marsze różańcowe, żeby uzewnętrznić tę pobożność, ale tak jak zauważamy, że bardzo trzeba zwrócić uwagę, drodzy Państwo, w naszej polskości, w rozumieniu polskości i katolickości w Polsce na uduchowienie, czyli uwewnętrznienie sobie treści wiary, żeby dobrze jest wtedy przeżyć taki marsz, czyli manifestację na zewnątrz, ale żeby w pełni, drodzy Państwo, żyć tymi treściami, które manifestujemy samemu, w sobie samym, w swojej rodzinie. To jest fundamentem, a później uzewnętrznić. I to jest właśnie taki porządek. I tutaj Matka Najświętsza, Wielka Polska jest tylko do pomyślenia i do urzeczywistnienia z pomocą Matki Najświętszej. Nie można sobie wyobrazić katolickości w ogóle, wielkiej katolickości danego narodu i nas, Polaków, bez pośrednictwa Matki Najświętszej. Dlatego też tutaj wielka mądrość nas, Polaków, będzie polegać na tym, czy zachowamy naszą katolickość maryjną, o charakterze maryjnym, czy też nie. Dlatego też właśnie to jest bardzo ważne i cieszę się, że dzisiaj wolno mi było przeżyć to spotkanie z Państwem. I taką puentą, taką koroną tych myśli obecnego Ojca Świętego są następujące słowa. Że Ojciec Święty pragnie służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem świętemu Kościołowi Bożemu. Drodzy Państwo, myślę, że właśnie w tym się rozstrzyga ostateczna doskonałość. Czy człowiek w tym, kim jest, co myśli, o czym mówi i czego dokonuje, cały jest Boży. Trzeba się, drodzy Państwo, bronić przed każdą myślą, każdym słowem i każdym czynem, który nie jest cały Boży. To znaczy, że trzeba w dalszym ciągu, w tym naszym marszu Polski ku niebu, ku wieczności, zadbać o wnętrze naszej polskiej duchowości i naszego polskiego ducha. Jeżeli on będzie cały, Boży, to i nasze polskie ciało, czyli to, co stanowi materię Polski, będzie też Boże.
będzie też sposobem oddawania chwały Bogu Najwyższemu i Matce Najświętszej i niebu całemu. I chyba o to chodzi, drodzy Państwo, żeby jakkolwiek ważnym jest zastanowienie się nad ziemskimi losami Polski, to wydaje mi się, że bylibyśmy ostatnimi, gdybyśmy horyzont naszych rozważań do tego wymiaru kosmicznego zawęzili. To, tę Polskę, którą chcemy zdobyć, to jest Polska wieczności. Polska Królestwa Niebieskiego. Polska Boga i Kościoła Świętego Katolickiego. To jest ta perspektywa, to jest cel. I oczywiście, że to wszystko, co prowadzi nas do tego celu, to jest dobre. I w sensie pozytywnym, i negatywnym, jak cierpienie, czy ta kruchość, o której mówiliśmy. Jeżeli to wszystko człowiek poświęci Bogu, to jest Boże. I dlatego też właśnie w kontekście całej tej decyzji Ojca Świętego możemy powiedzieć, że wtedy każda decyzja jest święta, jeśli jest zgodna z wolą Bożą. A kiedy uzyskujemy przekonanie, że coś jest wolą Bożą? Wtedy, kiedy w modlitwie w tym wszystkim zawierzamy i powierzamy to Bogu i Pan Bóg nam daje różne znaki. Tak jak wiemy, bardzo konkretnie Pan Bóg szybko odpowiada dla dzieci proszących Go o to, żeby poznać Jego wolę. Dlatego też wydaje mi się, że nad tą notatką, że ta krótka informacja Ojca Świętego, ona jest przebogata w swojej treści. Ona jest jakimś, drodzy Państwo, takim sumarium tego, co dzisiaj Kościół przeżywa na ziemi. I dlatego też, jeśli zebraliśmy się wokół naszych myśli o Polsce, o narodzie, o Rzeczypospolitej i Kościele w Polsce, to myślę, że z taką miłością, jaką ogarniamy to wszystko, co polskie, z taką też miłością otoczmy obecnego namiestnika Chrystusowego na ziemi, Ojca Świętego Benedykta XVI, który jest wielkim rozdziałem w najnowszych dziejach Kościoła i dlatego też właśnie zasłużył w całej pełni na tę naszą rzeczywiście polską serdeczność, życzliwość i wierność, którą on sobie niezwykle ceni. I nawet jeżeli minie ten 28 lutego, to z taką samą żarliwością, jak dotychczas, otaczajmy go w dalszym ciągu modlitwą i ofiarą i pamięcią i wdzięcznością, bo ten, kto raz otrzymał uczestnictwo w urzędzie Piotrowym, nigdy go nie traci, bo w niebie mamy już ponad 260 papieży i każdy ma swoje miejsce i w Królestwie Niebieskim, i w historii Kościoła, i oddziaływuje na dalsze jego dzieje i będzie się wstawiać u tronu Bożego za nami, a będzie bardzo bliski i Boga, i świętego Piotra. Więc w dalszym ciągu, z całą ufnością, idźmy w przyszłość i tworząc Polskę, pamiętajmy o Kościele Świętym Powszechnym i Ojcu Świętym i tym, i nowym, i także o ludzkości, o narodach, bo z tymi zagadnieniami, z którymi my się zmagamy, tak samo zmagają się i Niemcy, bo te ideologie, drodzy Państwo, o których tylko tak szkicowo nadmieniliśmy sobie, to ich ostrze jest równie agresywnie zwrócone przeciwko takim narodom jak Niemcy, jak Szwajcarzy, jak Holendrzy, jak Belgowie, jak Rosjanie, jak Amerykanie. I dlatego też właśnie twórzmy taką rzeczywiście wielką Polskę w dosłownym tego słowa znaczeniu. I to, że was jest, kochani Państwo, tylu dzisiejszego wieczoru i tylu was było, taka rzesza w tym kościele pod wezwaniem Bożego Ciała tutaj w Poznaniu, to jest najlepszy dowód na to, jak Polska jest wielka, jak jest Boża, jak katolicka, jak chce żyć, tworzyć, myśleć. I niech taki duch
Boży przenika dalej i państwa, i to urocze miasto Poznań, i całą naszą ziemię ojczystą, i naród, i Rzeczpospolitą jako państwo, i także Kościół w naszej ojczyźnie. Także niech Bóg wszystkich państwa błogosławi i bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tych kilku. Proszę Państwa, Warszawa i okolice mają pierwszeństwo, bo musieli wyjechać, musimy wyjechać. Wspaniale, że zostało przypomniane dbanie o słowo, bo faktycznie ja jako ksiądz w różnych pracowałem okolicznościach, od wyrębu lasu poprzez tam remonty świątyń, gdzieś tam od Odessy do Kłajpedy i w Polsce zakładam dla młodocianych przestępców. No i tak, byle jak. A tutaj ten miodek. Znaczy, nie chodzi o profesora Miotka, tylko Miodek słowa płyną do nas. Chcieliśmy podziękować Państwu Wilowskim. Ksiądz Bronisław Markiewicz, błogosławiony, nakazywał swoim synom szanować ludzi pracy. Szanujcie ludzi pracujących, szanujcie ich pracę. I to jest chyba też taki klucz do naszej polskiej potęgi. Może potęgi to... I kochani, zobaczcie, w marszu, tak jak ksiądz profesor mówił, serca polecaliśmy Benedykta. Ja może użyłem tego słowa, zobaczcie, ten Niemiec, a tak dużo zrobił dla Kościoła, prawda? Przytoczyłem ten fragment jego działalności Ojca Świętego, kiedy oczyszcza język, konsekrację języku, dla języka hiszpańskiego, konsekrację, czyli słowa konsekrujące w czasie mszy świętej. Język hiszpański oczyszczony. Język angielski z okazji beatyfikacji kardynała Newmana oczyszczony. Ostatnia wizyta w Niemczech, próba oczyszczenia języka niemieckiego, konsekracji w języku niemieckim skończyła się pomyślnie po odpowiedzi niektórych biskupów, prawda, a nawet biskupi austriaccy poddali się temu oczyszczeniu, prawda, słów konsekracji. To tylko szczegóły, jakże potężne dla nas kapłanów, my to rozumiemy. Ale w dalszym ciągu Summorum Pontificum, prawie w ogóle nieznane w Polsce. Najkrótszy niemiecki dokument papieża w Stolicy Apostolskiej, może tak ujmę, Universae Ecclesiae, w ogóle w naszym dzienniku trzy komentarze do Universae Ecclesiae, a nie poddana treść Universae Ecclesiae. Taki krótki dokument, potężny, nieznany. Więc modlimy się i kochamy Benedykta XVI, właśnie mówimy, tego Niemca kochamy. Właśnie tego Niemca kochamy. Ale tu nie jest, nie chodzi o to plus minus Niemcy, Polacy. Bo ktoś musi być beneficjentem tego wszystkiego zła, o którym ksiądz profesor powiedział. Kto jest beneficjentem? Kto jest sprawcą tego? Bo mówi się, że ten jest niedobry, kto na tym skorzystał, prawda? A może tylko ci nasi sąsiedzi zachodni to są tylko narzędzie tego beneficjenta, tych różnych rzeczy. Ale to już, prawda, wracam do myśli. Księdzu profesorowi jeszcze raz dziękujemy. Jak dzisiaj zakrystia. Przepraszam, że mówię o swoich odczuciach. Patrzę, idzie, guz idzie. No. Niemożliwe, on jest prawdziwy. Dotyka moje ręki. Nie, niemożliwe, że ten człowiek istnieje. On istnieje, nie tylko istnieje w wykładach internetowych, on jest żywy, naprawdę, jest. Słuchajcie, to była moja satysfakcja. Nic dziwnego, satysfakcja, żeby właśnie jechać tam około 700-600 z groszami kilometrów, żeby profesora spotkać w Sursum Corda. No bo gdzie? Górę serca, prawda? Mówiliśmy kiedyś, że polska racja stanu jest wyrzucona z polskich uczelni. Niestety i tych, z których nie powinna być wyrzucona, z racji zawodowych. Istnieją tylko profesorowie.
istnieją tylko profesorowie. I dzisiaj mamy tego przykład, słyszeliśmy. Dzięki Bogu, że zostali nam jeszcze profesorowie, wykładowcy, niezależni. To jest właśnie ta sprawa. Wielka modlitwa dla naszego księdza profesora, dla tych wszystkich, którzy mimo potężnego ciśnienia, które na nich jest wywierane, na uczelniach, w miejscach pracy, właściwie jest niemożliwa już prawie, że obrona, istnieją i służą prawdzie. To jest, kochani, to jest coś dla nas, to jest jakieś, to jest multiwitamina, tak abym powiedział, ale nie wiem, nie umiem do tego porównać. To jest błogosławieństwo od Pana Boga. Bo szczerze mówiąc, w takim skrócie będę mówił, polska racja stanu opuściła polskie uczelnie. Nie robię dla żadnej uczelni wyjątku. Zauważyliście. Nie robię dla żadnej uczelni wyjątku. I mówimy. Jeszcze raz zadajemy to proste chłopskie pytanie, jako syn chłopa muszę zadawać czasem polskie pytania. Kto na tym korzysta? Kto czerpie z tego korzyści, że tak jest? Prawda? I to proste pytanie w Państwach zostanie. A my się cieszymy, że krucjata różańcowa realizuje plan, który ksiądz profesor pięknie nam tutaj wypunktował. Prawie w ogóle żeśmy się od niczego nie odchylili, co tutaj ksiądz profesor nam powiedział. Jeżeli coś jest nie tak w krucjacie różańcowej, to my. Prawda? I coś ciekawego, że tam jest coraz mniej jest generałów w krucjacie, a coraz więcej chce być po prostu ludźmi modlącymi się rano dziesiątką różańca. Jakoś nie widać za dużo pomiędzy nami generałów. Nawet nie chcą być. Nawet, może nie to, ale... Mają jednego generała. Gdzieś Matka Boża nas oczyszcza z tych niewłaściwości. Sama nas. To się zbliża do Matki Bożej, to Matka Boża go tam jakoś dziwnie oczyszcza. Nawet jak ma błędy w myśleniu, czy błędy nawet w rozumieniu, przyjmowaniu religii rzymskokatolickiej, to te wszystkie błędy, jakieś spirytyzmy, jakoś są wyprostowane, wyczyszczone, to wszystko staje się klarowne. I niepotrzebne. Zapraszam właśnie do zaufania Matce Bożej. Niektórzy się martwią, że ach, Duch Święty zostanie pominięty. Nie! Nie zostanie pominięty. Jest darem Ojca i Syna. A w modlitwie zdrowaś Maryjo, łaski pełnej, jest wielkie uwielbienie Ducha Świętego. Nie będę mówił, że dużo trzeba kończyć. Tak? Szkoda, bo musimy odjeżdżać. A może księdza zabierzemy... Jeszcze raz. Trzeba coś zostawić. Jest tutaj taki syropik, żeśmy zostawili na kartkach pewnych. Replik się odbędzie, prawda, gdzieś tam. Bo w jakim wydawnictwie, pytają Państwo. Ostatnio są wydawnictwa modne pod tytułem Gdzieś w Polsce. Wydawnictwo, które się sygnuje Gdzieś w Polsce. No więc takie wydawnictwa powstają. I teraz muszę Państwu powiedzieć, że powstają takie miejsca, jak przykład tutaj Państwo Wilowscy dają dla całej Polski. Takie miejsca jak to powstają. Ludzie, gdzie mają jeszcze gorzej, zakładają niepubliczne biblioteki rzymskokatolickie. Ponieważ książka jest w sumie droga dobra, więc nie każdego jest stać dać 50-60 zł za książkę dobrą, ale już inaczej jest, jak jest to 2-3 złote. I ta książka nie porasta kurzem, tylko krąży, jak szalona, bym powiedział. A nawet może być prawie rozerwana, bo ten chce, prawda? To jest piękne życie książki. I muszę powiedzieć, że już są takie, biblioteki już powstają, ta samoobrona, jakaś dziwna, ona jest naturalna. Tutaj ksiądz profesor pięknie to nam przedstawił. Natomiast ludzie siebie powołują, nie mając, bym powiedział, takiego pięknego wykształcenia. To jest ciekawe. No i trzeba coś zostawić, jakieś właśnie pociski, tak jak tutaj ksiądz profesor mówił. Jednym z takich pocisków, które ośmielam się Państwu zostawić, oprócz oczywiście całej klasyki myśli, jest
książka Rewolucja i kontrrewolucja profesora Plinio Correia de Oliveira, który był potężnym działaczem politycznym, działaczem akcji katolickiej 50-milionowej, a w końcu oddał się do dyspozycji Ojcu Świętemu. Tak jak tutaj w tej analizie, tej notatki Benedykta XVI, to spotykamy u tego profesora. Rewolucja i kontrrewolucja przede wszystkim zabezpieczy nas przed zbytecznym utratą energii, która by mogła się wydarzyć, jeżeli zaczynamy działać. Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Drodzy Państwo, tutaj bardzo dziękuję za to urocze słowo, ale przy pytaniu o tym, kto korzysta, i powiem chyba zaskakująco odpowiem. Drodzy Państwo, nikt nie ma korzyści. Nikt nie korzysta. Dlatego, że zło jako zło nigdy dla nikogo nie jest korzystne. Jeżeli to jest tylko potrzebne przejściowo szatanowi, ale nie jest to żadna korzyść nawet w oczach samego szatana. Czy mielibyście Państwo jakieś pytania? Moglibyśmy... proszę bardzo. Proszę Państwa, ale po kolei bym prosił, bo się właśnie powiem, tutaj siostra mówi, że ale przecież jeżeli szatan zabiera duszę do piekła, to ma korzyść. Drodzy Państwo, korzyść ma się tylko z dobra. Szatan nie zniewala ludzi dla korzyści, tylko dla potępienia. To znaczy, że potępienie jakiejkolwiek duszy nie jest żadną korzyścią. Zawsze wszystko jest stratą. Zło jest czystą stratą. Proszę. A nie zareklamowałem się. No właśnie. Właśnie. Jest jedno pytanie tutaj. Cześć, ja tak na chwilę przerwę, bo część z Państwa musi wyjechać, wiem, bo autokar wjeżdża. Zaraz jeszcze chwilę porozmawiamy, ale tak to nie trudno. Ja tylko dla tych Państwa, którzy wyjeżdżają, proszę popatrzeć, rozmowy niedokończone z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem. Rozmowy niedokończone z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem. Świeża książka, jeszcze bardzo fajna. W związku z tym też Państwa ewentualnie zachęca Państwa. Ja wiem, że przez chwilę tak będzie trochę głośniej. Właśnie chciałbym dopowiedzieć, że pojawiła się idea, żeby te rozmowy niedokończone w telewizji Trwam i w Radio Maria publikować w formie papierowej, z tego względu, że przy tych myślach trzeba się niejednokrotnie zatrzymać, czy gdzieś zacytować i tak dalej. I właśnie już jest realizowana ta rzecz. Pierwszy tom tych rozmów jest już tutaj, rzeczywiście w druku ukazał się. Drugi tom, chcę już Państwu powiedzieć, że już pójdzie do druku lada dzień, bo już są wszystkie korekty. Jeszcze tylko indeks osobowy będzie tam dopracowany, który już jest prawie, że wykończony. I być może, że indeks rzeczowy jeszcze damy radę do tego drugiego tomu.
I każdy tom to jest właśnie o innych treściach. I jeśli chodzi o ten pierwszy tom, tutaj akurat pan zapytał o tej nowej lewicy i chcę powiedzieć, że właśnie cały szereg tutaj rozmów, większość chyba rozmów to nawet dotyczyła tej nowej lewicy. Co to jest najkrócej nowa lewica? To jest, drodzy Państwo, ten dalszy rozwój marksizmu-leninizmu czy stalinizmu, ale w zradykalizowanej formie. Zradykalizowanej w tym sensie, że jeżeli mówimy o starym komunizmie, to wiemy, że chodziło o to utworzenie społeczeństwa komunistycznego. Chodziło o to, żeby zanegować Boga, to fakt. Żeby wyeliminować Kościół i jego działanie, to też fakt. Ale ta ideologia miała to do siebie, że ona nie całkowicie negowała rzeczywistość jako rzeczywistość. Natomiast w tej nowej ideologii, którą Państwo tutaj w Polsce słyszycie pod pojęciami, czy krytyka właśnie tutaj takie jest środowisko tej krytyki, także tutaj polityczna właśnie. Czy tutaj w Poznaniu, czy w Warszawie, tak jak pamiętacie Państwo, że z tego środowiska wyszły te bojówki, które niszczyły w Warszawie ten Marsz Niepodległości. Właśnie i niemieckie, i polskie. I to jest to właśnie środowisko tego typu. I ja myślę, że całe, czy zdecydowana większość środowiska Gazety Wyborczej to wszystko kontynuuje ten trend neomarksistowski, a także i cały szereg dzienników. Można powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, tak trochę upraszczając, ale wszystko, co nie jest katolickim dziennikiem, czy tygodnikiem, czy miesięcznikiem, wszystko, co nie jest katolickie, to jest mniej lub bardziej pod wpływem, albo jest artykulacją neomarksizmu, albo jest jakąś tam, jakąś częścią, właśnie. I tak samo, jeśli chodzi właśnie tutaj o rozumienie tej szeroko pojętej duchowości dzisiaj, że ona jest tak negatywną, to z tego to wynika, że radykalizuje się stalinizm, nazizm, marksizm, leninizm, ponieważ te ideologie były jeszcze zbyt mało radykalne. Za dużo jakby spod tego ostrza ideologicznego ocalało. I dlatego też trzeba zradykalizować to. I ponownie nawiążę do pani właśnie wypowiedzi na temat to pytanie o korzyść. Tutaj, drodzy Państwo, jest ewidentnie. Nie czyni się tego dla korzyści. Bo jeszcze dla korzyści czynił coś nazizm hitlerowski, dla korzyści komunizm, natomiast neokomunizm nie czyni, rezygnuje z jakiejkolwiek pozytywnej bytowości. I dlatego można powiedzieć, że tak trudno jest dzisiaj żyć, między innymi dlatego, że powiem Państwu, że na przykład teraz mam już do dyspozycji część, ale część jeszcze otrzymam dosłaną, część tych wytycznych NSDAP, które przygotowywano dla szkolenia własnych kadr politycznych, ideologicznych, NSDAP. I co ciekawe, mianowicie, że tam każde zagadnienie, które jest podejmowane przy kształceniu partii nazistowskiej, tam jest wszystko zdefiniowane. Na przykład najpierw jest pojęcie. Jeżeli NSDAP mówiła o edukacji, żeby przejąć całkowitą edukację w III Rzeszy,
to wszystko było zdefiniowane. Dzisiaj, drodzy Państwo, tak na pierwszy rzut oka nie ma w ogóle definiowania. Dlaczego? Bo duch czasu wpadł na pomysł i wydaje mi się, że prawie genialny, że jeżeli on się zdefiniuje, to go naturalnie łatwo zdemaskować, bo powiemy, to jest on. Natomiast, drodzy Państwo, tam, gdzie się nie definiuje, to ktoś sobie może mówić, obiecuję ci złote gruszki na wierzbie i człowiek uwierzy, że rzeczywiście jest wierzba, są złote gruszki, ale, drodzy Państwo, to nie jest tak w neokomunizmie. Tam nie ma żadnej samoprezentacji. Dlatego, że jedyną dykcją tej ideologii jest niszczyć. A jeżeli powie się, bo ona doskonale wie, czy duch czasu doskonale wie, że jeżeli mu powiem, że go zabiję, no to on powie, nie, nie, to tyle jest jeszcze dobra w człowieku, że on powie, nie, nie, to jak ty taką masz ideologię, to ja uciekam od ciebie i chronił się przed tobą. Ale to właśnie tego nie można powiedzieć i w związku z tym rozpracowanie takiej ideologii, chcę Państwu powiedzieć, że to, że ja mogę tak spokojnie sobie przez te różne wymiary tej ideologii przeskakiwać, to tylko dlatego, że wiele lat zainwestowałem, że praktycznie te 25 lat to za tym, co ja, czym się z Państwem dzieje, to praktycznie kryje się droga 25-letniego myślenia. I cały szereg lat, jak zobaczyłem, jak się na samym początku mojej drogi filozoficznej dzieliłem tutaj z polskimi uczonymi, to muszę Państwu powiedzieć, że oni tylko jeden mieli wniosek. Że ten Tadeusz oszalał. Bo to, o czym on nam mówi, to jest tak niewiarygodne, że po prostu, to tylko z szaleństwem jego, że stracił rozum. I wierzcie mi Państwo, że ja na wiele lat musiałem naprawdę zamilknąć. Zamilknąć, żeby nawet u tych, którzy jeszcze coś dobrego sądzili, że w tym człowieku jest jeszcze trochę rozumu, żeby to ocalić, ale ja wiedziałem o jednej rzeczy, że oddziaływanie tej ideologii będzie tak namacalne, że dopiero wtedy, kiedy ona będzie widoczna przez wielu, że ja będę mógł wystąpić na forum publicznym i o tym mówić. Ponieważ ja chciałem o tym mówić i można byłoby w Polsce ogromnie dużo uratować i różnym środowiskom uniwersyteckim czy kościelnym ja o tym mówiłem i w tym sensie mam sumienie spokojne. Ale wiedziałem, że muszę w dalszym ciągu intensywnie na tym polu pracować, żeby być tak przygotowanym, że tę ideologię się rozprowadza na czynniki pierwsze, choć muszę Państwu powiedzieć, że jest straszliwie zakamuflowaną, że tak, że jest zakamuflowaną z pewną dozą genialności szatańskiej. Że jest niesamowicie szatańska w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo proszę zobaczyć, że takim szatanem per excellence jest taki duch, który pragnie tylko niszczyć. I ta ideologia się właśnie tak definiuje. Nie definiuje w dosłownym sensie, ale tak artykułuje. Że jest to krytyka negatywna. Niszcząca. I właśnie dlatego też, drodzy Państwo, rozumiecie, że tak jak tutaj, to wy nie jesteście grupą czy wspólnotą, wy jesteście potężną armią. Bo jak każdy z Państwa tylko rozumie, co się dzieje i idzie pośród swoich środowisk, pośród swoich ludzi, to już ta ideologia jest tutaj w tym mieście, nie ma żadnych szans powodzenia.
zostanie rozsadzona. Tak samo w Warszawie, na Podkarpaciu, tutaj u naszych przyjaciół. I właśnie, i dlatego też o to chodzi, żeby i nie mieć, to jest właśnie ciekawe, że Bóg daje odwagę, że żadnej ideologii nie należy się obawiać. Bojaźń trzeba mieć tylko jednego typu, że trzeba się mieć, rozwijać bojaźń Bożą, ale nie w tym sensie, żeby od Boga odchodzić, bo jest taki przerażający, lecz w tym sensie, że jest taki kochany, żeby go nie obrazić jakąkolwiek słabością. I wtedy właśnie dopiero jest naród mocny. Naród mocny. Ja się cieszę, że Państwo pomimo swoich trudów codziennych, tych egzystencji, także rodzinnych może trosk, że znaleźliście tyle sił, żeby tutaj do Poznania przybyć, czy tutaj przybyć z tego miasta, żeby się tym dzielić, bo odnowa narodu dzisiaj według mnie nie powiedzie się na polu, proszę mnie dobrze zrozumieć, żadnej instytucji. Żadnej instytucji. Lecz powiedzie się na drodze od człowieka do człowieka. Dlatego, że dzisiaj podziały idą przez wszystkie instytucje, jakie w ogóle w Polsce istnieją. Że nie są to podziały pomiędzy instytucjami, czy nie są to podziały pomiędzy narodami, lecz podziały idą przez narody, przez instytucje. I dlatego według, moim skromnym zdaniem, jedyny ratunek i najskuteczniejszy idzie poprzez to, żeby ludzie podobnie myślący i w ramach danego narodu i na forum międzynarodowym, bo mam też bardzo wielu współpracowników, z którymi spotykamy się i działamy i na inny sposób, którzy doskonale wiedzą, że i są też tacy Niemcy, którzy doskonale wiedzą, że ta ideologia, o której sobie mówimy, to ona niszczy Niemcy tak samo jak Polskę. Że Polska nie jest jedynym obiektem ideologicznym, bo to są ideologie globalne. Także one niszczą tę bytowość, którą zastają. I zastają Niemcy, trzeba je zniszczyć. Zastają Izrael, trzeba go zniszczyć. Zastają USA, trzeba je zniszczyć. Czy Polskę, tak samo. Ale o tyle Polska jest ciekawym krajem i narodem dla ideologii, ponieważ ona jest katolicka. Czyli i to jest największe wyzwanie, że sama natura jest wyzwaniem dla każdej ideologii, to jest też. Ale największym wyzwaniem jest łaska. Że tu, gdzie ona żyje, to po prostu to jest dla ideologii coś okropnego. I dlatego trzeba uderzyć w te narody, w których łaska, w których jest najwięcej łaski. Dlatego naród polski, choć jest bogaty łaską Bożą poprzez tylu wierzących, to dlatego staje się jednym z pierwszorzędnych ataków ideologicznych właśnie współczesnego ducha czasu. Proszę bardzo. Ja bym się zapytał, czy długo to będzie. Książka kosztuje, zapytaj się, książka kosztuje, ktoś chce kupić pieniądze. Zapytaj się długo i zostawi pan pieniądze. Czy też używa się korysa pojęcia ideologii jako zjawiska zawsze na pewno. Bo ja wierzę, że mogą być ideologii. Znaczy z tym wątkiem księdza profesora wystąpienia nie dlatego, że nie możemy podzielać takiego właśnie. Trzeba jeszcze podpisać tę listę na tej czekanie, że wkładania się idei na działania społeczne jako za to, że nie możemy być w tej chwili. Nie ma na pani tutaj tę listę, to na tą czekanie podpisać. Nie ma pani to miejsce na tą czeka?
coś kończy. Ale sobie wziął książeczkę, tu już zostawił pieniążki, dalej ja dwie książeczki. Ale kartą można zapłacić, nie? To co to może? Czyli ten pan zapłacił, to proszę mi wydać, bo on tylko tu w końcu. Pan poszedł już. A ja będę kartą płaciła. No, ja teraz kartą za dwie. A więc wydaje mi się, że bardzo często trudno wybaczać, ale ludzie mi grubią, bo człowiek po studiach biegu 40% absolutnie wskazany na to, że bezpiec bez roku. W takim razie co do pierwszego tego rozumienia pojęcia ideologia. Rzeczywiście, że od strony etymologicznej tego pojęcia, które składa się logia, czyli logos i idea, tak by wskazywało, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś, powiedzmy, rozumieniem świata, które jest prezentowane i kształtowane z pozycji logosu, czyli z pozycji rozumu. I wyrażonego w języku. Tak, z tym, że, drodzy Państwo, ja rzeczywiście dziękuję za tę uwagę, bo to nam dodatkowo jeszcze doprecyzuje. Chodzi o to, że rzeczywiście używam tego pojęcia ideologia w sensie pejoratywnym, bo to pojęcie jest rzeczywiście zarezerwowane dla wyrażenia różnych form zdeformowanych interpretacji świata. Mogę się mylić, ale dla wyjaśnienia chcę powiedzieć, że w moim języku, jeżeli używam pojęcia ideologia, to faktycznie używam to w tym nurcie myśli, że ideologia to jakaś forma zniewolenia, zdeformowania rozumu. I nie wiem, czy uda się nam odzyskać takie etymologiczne znaczenie tego pojęcia ideologia. Bo wiemy, że przynajmniej ja tak rozumiałem dotychczas naukę, że faktycznie tam, gdzie przedmiotem nauki jest prawda, to wtedy mówiło się o tym, że to jest nauka, bo przedmiotem jej jest prawda. Natomiast tam, gdzie się mówiło, a to jest ideologiczne, to znaczy, że to była forma fałszu, właśnie fałszywego prezentacji. I dlatego tutaj dla wyjaśnienia chcę powiedzieć, że nigdy żadnego kierunku myślowego, który jest zobowiązany wobec rozumowego wyjaśnienia świata, nigdy nie pomniejszam, cenię. Nawet jeżeli to ma granice. Powiemy, że nasze ludzkie myślenie o prawdzie ma granice. I czasami możemy mieć jakieś myślenie. Na przykład, proszę zobaczyć, zarówno myślenie świętego Tomasza z Akwinu w jego własnym rozumieniu ma granice, jak też i święty Augustyn. Też obydwaj święci i trochę inne myślenie. Ale to wynika z tego, że każdy człowiek jako człowiek ma granice swojego myślenia. Ale co charakteryzuje, co jest wspólne dla Tomasza Świętego i dla świętego Augustyna? Zobowiązanie wobec prawdy. Święty Tomasz definiuje mędrca, że to jest ten, który poszukuje prawdy, który poznaje prawdę, głosi prawdę i jej broni. To jest summa contra gentiles, nie? I czyli właśnie prawda jest tym przedmiotem. I wtedy mówimy o tym, że
To jest nauka, która w sposób systematyczny, metodycznie uporządkowany, z całym odpowiednim warsztatem środków, które człowiekowi nauki stoją do dyspozycji, bada prawdę, poznaje prawdę, głosi prawdę tak, jak się ją poznało i jej broni. Natomiast to, co ja dotychczas rozumiałem w nauce, to rzeczywiście, jak się mówiło, to jest ideologia, to zarezerwowano niejako to pojęcie. Ja nawet mogę mówić o zachodniej nauce, zachodniej Europy. To rzeczywiście nie mamy tam innego rozumienia tego pojęcia ideologii. Rzeczywiście, że też tak samo. Tam, gdzie mówimy o ideologii, to faktycznie mamy do czynienia ze zdeformowaną wizją rzeczywistości. I to w tym sensie. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, to naturalnie tutaj myślimy tak samo, bo proszę wiedzieć, ja nie dlatego powiedziałem, że mamy taką masę emigracji, że ta młodzież, czyli Polacy, którzy wyemigrowali, są bez ideowi, czy nie mają, nie są, nie chcą pracować dla Polski, czy cierpieć dla Polski, nie dlatego. Tylko dlatego powiedziałem, ogólnie stwierdziłem, że naród traci, obiektywnie stwierdziłem, że jest potężną stratą dla narodu, jeżeli wielomilionowa rzesza w krótkim czasie opuszcza kraj. To tylko o to. A ja wiem, bo przemawiałem już do tylu Polonii, ośrodków polonijnych w Ameryce Północnej, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Norwegii, w innych państwach. Rzeczywiście, że w ciągu tych kilkunastu ostatnich lat bardzo się zaangażowałem w tę kwestię, żeby docierać do środowisk polonijnych, wiedząc o tym, że mój 14-letni pobyt w Niemczech, wiem, jaki jest bardzo trudny los Polaka za granicą. Wiem. I dlatego nigdy wobec nie oceniałem tutaj postaw samych Polaków, tylko wyraziłem ubolewanie, że drodzy Państwo, jakie to są potężne straty, bo to, że ktoś sobie może pojechać do Ameryki, tam dom sobie kupić, budować, pracować, to nie jest problem. Tylko, że nie jest naturalnym procesem taka wielomilionowa emigracja z państwa, które jest dobrze uporządkowane, dobrze funkcjonuje. I tutaj w tym kontekście, drodzy Państwo, chcę powiedzieć, że jakiej odwagi i pokory wymagała ta decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI o rezygnacji, jeżeli sobie uzmysłowimy, że w tym samym czasie działa wielu polityków, na przykład to nie tylko w polskim państwie, ale i w wielu innych, którzy są kompletnie niekompetentni, którzy zadłużają narody i państwa na wiele, wiele generacji, bo drodzy Państwo, żeby spłacić dług publiczny naszego narodu i społeczeństwa polskiego całego, ktokolwiek nie przybędzie do Polski, to będzie z tym konfrontowany. Ten dług, który już w tej chwili jest zaciągnięty, to jest, ja uważam, że gdyby powiedzmy polityk miał odrobinę rozumu, to powinien się natychmiast podać do dymisji, bo przecież jak można tak zadłużać państwo i społeczeństwo, naród? I w związku z tym właśnie proszę zobaczyć w tym kontekście, jaką pychą trzeba się charakteryzować, żeby skazywać ludzi na emigrację, na nędzę, na takie trudne wymiary, powiedzmy, ochrony czy wspierania zdrowia ludzkiego, czy zabezpieczania życia, czy tego systemu ubezpieczeniowego. Przecież to świadczy o kompletnej nieporadności politycznej. I tutaj proszę zobaczyć, jaki jest... ja uważam, że to bardzo długo ludzkość będzie dyskutować na temat tej rezygnacji Ojca Świętego. Bo proszę zobaczyć, Ojciec Święty stwierdza, że takie wyzwania, takie problemy, które trzeba rozwiązać, do których trzeba mieć siłę ciała,
Nie wiem, pewnie każdy z Państwa, a może wielu z Państwa miało taką chwilę w życiu, ja ją miałem, że ja nie mogłem wypowiedzieć słowa.